Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek z serii Assassin's Creed Revelation. No i w tym odcinku witam się z wami tutaj niedaleko głównej misji, na wieży. Tutaj sobie synchronizujemy na sam początek, więcej tutaj nam się odkryje terenu na mapie. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. W ogóle... momencik, gdzie to ja to widziałem? Właśnie. Jak tam te statki... A, bo tam jest brama. Dobra, siedzi, wiem, kurde, jak one tu wpłynęły, jak tu jest dookoła mur. A tam chyba jest brama, która się otwiera. Dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy sobie na mapę, jak tutaj to wygląda wszystko. Okej, tutaj może jeszcze zanim zaczniemy misję, spróbujemy sobie to odblokować. Ten kolejny punkt synchronizacyjny, tylko że tam będzie czekała nas walka. Jej, skok wiary. Okej. Śmiesznie zawsze tak Ezio leci, znaczy no nie tylko Ezio, w kolejnych częściach to już kimś innym na przykład gramy, ale leci do tego siana troszkę jak magnes. Okej, tutaj mamy tą misję u wspomnienie Sophie. Mia cara, the strings of fate have drawn us together. Two Italiani, lost and alone in the Orient. Do you not feel the magnetismo? I feel many things, Messere. Nausea above all. Adoratora, no? Is this man bothering you, Sophia? Excuse me, Messere. But the lady and I are... Oh! Oh! Il diavolo in persona! Stay back! Duccio, a pleasure. Run, buona donna! Run for your life! Jaki tchórz. Who was that? Un cane. He was engaged to my sister many years ago. And what happened? His cazzo was engaged to six others. Chiedo venia. So what brings you to these docks? I took a break from my work to retrieve a package. But here they claim the captain's papers are not in order. So I wait. Che seccatura. I could be here all day. Let me see what I can do. I know a few ways to bend the rules. Do you now? Si. I will meet you back at your shop. Okej, okay. Mamy jej tutaj coś przynieść. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Musimy się przedostać tam. Tylko kurde, ja chciałem właśnie najpierw zrobić tam ten punkt synchronizacyjny, a to misja mi się sama odpaliła. Okej, okay, spróbujmy jakoś tutaj się przedostać. A! No Ezio, nie świruj tutaj, kurde, złapałbyś się, no. Okej. Okay. Możemy co prawda sobie trochę asasynami pomóc, więc czemu nie? Dobra, pozbądźcie się ich tam. A ja sobie przejdę. Tak wygodnie, tylko kurde, ktoś tutaj jeszcze jest ode mną, tak? Mniejsza z tym. Przedostańmy się tutaj. Dobra, tutaj widzę, że ktoś jeszcze łazi. Dobra, pozbądźcie się go. Jak wygodnie mieć asasinów. Tak, nawet nie zdążył nic powiedzieć. Okej, okay, musimy w takim razie znaleźć tutaj jakieś papiery. No. Coś tu się ładuje. Ale to nie to. Gdzie ten papier będzie? O kurde. Coś mi w nosie zakręciło. Tam coś jest też, nie? Tutaj może coś będzie. A, chyba muszę przejść na tamtą stronę. O, Ezio. Zejdź mi tutaj, kurde, na ziemię. Już byś chciał skakać za dużo, co? Perfetto. Okej, mamy to. Opuść rejon. Szpoko.
Pozbądźcie się ich. Oczyśćcie mi drogę. Dobra, to się udało nie skąpać w wodzie. Kurde, szybko. Dobra, prawie mnie zauważyli, ale dobra. Może się uda nawet bez wykrycia to zrobić. No dobra, zaniesiemy jej te papiery. Będzie nam wdzięczna. I może się uda ją poderwać. Dobra. Chcecie się czepiać? No to moi koledzy się tutaj wami zajmą. Wow, ten jeden kurde prawie nie żyje. Dobra, uciekaj kolego. Będę musiał cię wysłać na misję gdzieś. No kurde. Nie wiem jak tutaj jest na mapie oznaczone, żebym nie musiał latać do kryjówki. Wiem, że gdzieś na pewno to jest, ale kurde nie wiem jak to jest na mapie oznaczone. Będę musiał poszukać. Aj, jedz ja się wyglebał, no. Okej, tutaj mam jeszcze tego przyjemniaczka, którego można przekupić. Z chęcią to zrobię, mniejszy rozgłos. O, prawie zerowy. Jeszcze troszeczkę dostało. Się zawsze cieszę, jak hajs dostaje, no. Przekupka jedna. Widać, mamy kawałeczek do przebiegnięcia. Zaraz będziemy na miejscu. I zobaczymy, co ta Sofia tutaj takiego ma tych papierach. No kurde, gdzie ty masz ten sklep, no? Wydawało się, że tak blisko. To w ogóle mogę zobaczyć. Jak to na mapie w ogóle wygląda? Jakiś znaczek asasinów czy coś? Kurde, nie wiem. Chyba, że nie ma tego na mapie oznaczonego, gdzie ja mogę tutaj wysyłać tych asasynów na misję. W Brotherhoodzie wiem, że było oznaczone. Te karmniki, kurniki to na pewno nie były, ale te dla gołębi takie. Domek taki, ale mniejsza z tym na razie. Chodźmy do jej sklepu, zobaczmy w takim razie. Salute Ezio, any luck? Mademigella Sofia Sartor, libraia, Constantinopoli. Oh no, look at the damage. Did they use this to fight off pirates? Well, so far so good. Ah, beautiful, no? This is a print of a map by Martin Walser-Müller. See here? The new lands, described by Messer Amerigo Vespucci. Or Cristoforo Colombo. History has a strange way of unfolding. What do you make of this body of water here? A new ocean, perhaps. Most of the scholars I know claim the size of the globe has been underestimated. Incredibile. The more we learn about the world, the less we seem to know. Well, you honored your promise. Here is mine fulfilled. If we are correct, this should show you the location of the first book. I must admit, my head is swimming with the prospect of seeing these books. This is knowledge the world has lost, and must have again. Perhaps I could print a few copies to distribute myself. Or a small run of 50 or so, that should be enough. Perché ridi? Forgive me. It is a joy to see someone with a passion, so personal and noble. It is inspiring. Goodness, where is this coming from? Grazie, Sofia. I will return. Okej, teraz mamy przynajmniej jakiś cel. W ogóle kolejne wspomnienie Sofii. No się odpala, tylko czy to będą te katakomby teraz znowu? Ile mamy czasu? Powinienem chyba zdążyć przejść te katakumby. Gdzie to jest? Gdzieś u góry, czy jak?
chyba u góry. Dokładnie, u góry. No, wskazuję Ezio. Pokazuje mi tutaj ten znacznik, że do góry mam iść. Odległości. Gdzieś na wieży będzie wejście? Dziwne. Nie za mało miejsca tam będzie czasami. Ale nieważne, skoro każe nam tu iść, no to chodźmy w takim razie. Już na tej wieży byliśmy chyba. Tutaj powinien być punkt synchronizacyjny. Dobra, tutaj się nie wybijemy niestety. Ale tutaj już jak najbardziej. Jeszcze kurde wyżej. A, bo tu musimy chyba się rozejrzeć, tak? Zaraz zresztą zobaczymy. Jaka nie opodal świątyni Hagia Sophia Nikolopolu ukrył księgę zawierającą informację o miejscu przechowania klucza do Masjahu. Aby ją odnaleźć, musisz podążać za symbolami Polo. Szpoko. Żmyszu Orewa. Musimy znaleźć jakiś tutaj znak. O! Tu. Okej. Okay. Tam mamy się udać pewnie. Teraz jakby tu zeskoczyć, żeby się nie zabić. Tak? Powinno być okej. Okay. Nie patrzcie, jak magnes trochę leci, widzicie? Powinien spaść na ziemię. plecami o beton. A tutaj jak magnes się fajnie przyciągnął do sianka. Dobra, tutaj chyba będzie najlepiej przejść. Dobra, Nikolopolo tutaj widać się nieźle też wspinał. Skoro tutaj poukrywał tak sprytnie księgi. No i dobra, co my tutaj mamy? Jakieś wejście do katakumb? Czy tylko znajdziemy tą całą księgę? I ta księga nas zaprowadzi do katakumb. Tak czy siak, te klucze się w katakumbach takich tych zdobywam. Więc... na jedno wyjdzie. Tylko prędzej czy później. O kurde, jak to daleko. Dobra, mamy tę całą księgę. Tylko dalej, gdzie to nas prowadzi? Do naszej kryjówki, czyżby? Najprawdopodobniej tak. Dobra, no to przy okazji sobie asasinów wyślemy na misje kolejne. Ajajaj. Szpadłem. Po prostu na plecy mu skoczyliśmy. Kurde, co jest? Coś mnie w nosie kręci, chce mi się kichać. No za dużo nie powalczył kolega nasz tutaj. Dobra, złapałem się. Na całe szczęście. Pa! Tutaj, dobra, jakoś to w miarę wyszło jeszcze. Przydałoby się też do banku zajść. Już pewnie jakieś hajsiwo jest do odebrania. No. Dobra, Ezio, ty się już może lepiej spuść, jak masz zamiar tak świrować. I pobiegnijmy po ziemi. Tutaj mam w ogóle budynek frakcji, ale... na razie wolałbym na przykład bank sobie tutaj... Wow, nie tędyk. Bank tutaj odnowić. Przy okazji wyjmiemy sobie hajs, więc powinno coś się od razu też zwrócić. Już mam przychód ponad 3000 chyba. 20 minut. Zobaczymy zaraz jeszcze dokładnie, jak to odbudujemy. Ile to nam da przychodu co 20 minut. Bądź się na pewno zwiększy. No 3700 już jest. Więc nie jest tak źle.
Już niedługo będziemy całkiem niezłe hajsy czepać. I zobaczmy, ile mamy do odebrania. Ja wiem, że już coś odpierałem, ale... Wow, jeszcze nic nie przyszło. Niemożliwe. To pewnie odejdę kawałek i zaraz będzie informacja, że jest do odebrania. Na pewno. Dobra, tutaj gdzieś ten port jest, więc się będziemy mogli przenieść na drugi brzeg. Nie będziemy musieli płynąć w pław. Przenośmy się. Mogę to pominąć. Ajajaj. Niestety się nie da tego pominąć, no ale dobra. To na szczęście kawałeczek tylko. Dobra, mamy jeszcze do przebiegnięcia. No, akurat mi pod nogi musiał wleźć, no jak sobie biegłem z drogi ludziska. Dobra, chyba dachami tutaj będzie trzeba przejść, będzie szybciej. No. Na szczęście tutaj tak chyba strażników nie ma po tej części, gdzie mamy tą kryjówkę mapy. A nie, jest tutaj jednak ktoś, kurna, myślałem, że tu nikogo tak nie będzie. Dobra, wy się nim zajmijcie. To było słychać, jak ginie. No tutaj widzę, że chyba mam coś... Albo to jest wyszarzone, bo ja jestem wyżej, albo... Mam to do wykupienia jeszcze tutaj. No bądź co bądź, później może poza odcinkiem. O właśnie, to o czym mówiłem. Odeszliśmy kawałek i już mamy do odebrania hajsy. No ale dobra, przecież teraz nie będę się wracać taki kawał. Przy okazji później się to odbierze. A czy ja tutaj jakoś dam radę przejść? Bo chyba jeszcze przez ten mur trzeba. A nie, jesteśmy już tutaj, kurde. To gdzie, kiedy ja tą bramę minąłem? No ale skoro jesteśmy blisko tutaj naszej kryjówki, to wyślijmy sobie tych naszych asasinów na misję. Niech zarabiają hajsy przy okazji i się ekspią. Dobra, Ezio, ty byś tutaj już tak nie skakał. Za bardzo chcesz skakać mi tutaj. Niestety sprintować tutaj nie mogę. Kurde, troszkę mało czasu zostało, żeby te katakomby zaczynać, więc może że zobaczymy. Coś innego, kurde. Czymś innym myśmy się zajęli. Ja dobrze idę tutaj w ogóle? Chyba nie. Mamy jedną panią w naszym tutaj w składzie. Tutaj chyba będzie można wysłać, czy nie? I też nie. A tutaj druga jeszcze pani jest. Myślałem, że tylko jedną mam. Kurde, no gdzie to jest? Zbłądziłem tutaj. Dobra, powysyłajmy ich. Zobaczmy najpierw. 500 kasy, tutaj 900, 700 prawie, tutaj 0, 1300. No i tutaj levelują. Assassin, rozdajmy punkty wtedy. Okej, okay, dajmy do walki na maksa już mu. Niech ma wykoksany mieczor. Tutaj niech ma zbrojkę. Temu dajmy, znaczy tej, dajmy tutaj punkcik. Będzie w miarę optymalnie i równomiernie. Okej. Okay. No i wysyłajmy w takim razie dalej ich. Aleksandria, ile tutaj? Coś na 500 może wyślijmy? No ja bym tych dwóch wysłał paziów. Okej, czyli po 136 expa będą mieli. No ci mało levelowi powinni dostać levele, ale ci na wyższym chyba nie dostaną. Zresztą się okaże jeszcze, nie, tutaj za mało troszkę expa, to zobaczmy. Jak idzie sobie. Okej. Trzeba więcej tych wież poniszczyć, żeby móc sobie... mieć więcej asasynów i żeby więcej ich tutaj wysyłać. Zobaczmy w ogóle co tutaj jest, bo jeszcze tutaj nie zaglądaliśmy w ogóle. Jakiś asasyn. Ja mogę, wytwarzać pietardy. O, skrzyneczki, jak miło. Ograbmy je sobie.
Podejrzewam, że to będą właśnie te składniki do bomb, tylko skoro tutaj mamy stanowisko obok. No dobra, na pewno nie zaszkodzi zebrać. Ja i tak z bomb nie korzystam, tak to mi się akurat to nie przyda. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz, zobaczmy, czy coś tutaj w okolicy jest jakiegoś pobocznego do zrobienia. Bo jednak katakumby to z 15 minut się zejdzie, a niedługo kończyć odcinek będę musiał. Zobaczmy, czy coś jest u Kowala w ogóle do kupienia nowego. Dobra, napraw wszystko. Wstecz, coś jest chyba nowego. No właśnie, poza odcinkiem ja to wykupywałem chyba te dwie rzeczy. I mamy jeszcze napierśnik. O, da nam dwa zdrowia więcej i ochrony plus 4. Na pewno nie zaszkodzi go kupić. Troszkę wygląd się na pewno zmieni. No troszkę mnie to kosztowało. No niestety, a mieczor jeszcze kupiłem poza odcinkiem chyba taki. No był lepszy, więc we wszystkim był na plus, więc nie zaszkodziło go zabrać. A na razie to one grube hajsy, to nie, ten poza tym dwuręczny. Ten jest słabszy, tak chyba właśnie wcześniej miałem. Ten nie interesuje mnie. To też tak średnio, to też średnio. Ten toporek jest lepszy, ale czy on nie jest ten taki ciężki? Takiego ciężkiego to bym nie chciał. Dobra, na razie nic tak czy siak ciekawego tutaj nie ma. Mała broń. No sztyletami raczej tak walczyć też nie będę, więc to, no w sumie to można byłoby kupić. Czemu nie? Ale zobaczmy jeszcze kusza. Za mało pieniędzy na kuszy mam. Amunicja. Dobra, no więcej mnie nie stać, no ale zawsze się przyda. Dobra. Troszkę wygląd się tutaj zmienił, na pierśnik mamy. Więcej zdrowia. Zobaczmy na mapę. W ogóle tutaj bank chyba jest niedaleko, więc możemy sobie skoczyć, odebrać hajsy. I może się przejdziemy tutaj wykupić. I tutaj widzę jeszcze jeden bank. I tutaj cała wyspa będzie w miarę ogarnięta. I akurat skończymy odcinek i od następnego odcinka będziemy lecieć do tych katakumb. Okej, okay, zobaczmy ile hajsiwa. 3700 powinno być. Pobierz pieniądze. Jej, jak fajnie. Dobra, teraz oznaczmy sobie jeszcze na dół mapo. Tutaj. Macie. Zawsze mnie wkurzają, jak tak biegają, kurde, i przeszkadzają tylko wokół mnie. No to spuścimy im łomoty. Nie, łap się, Ezio. Miałeś tutaj skoczyć, no mur. Okej, widzę tutaj tego krzykacza przekupkę. Dobra, ty tutaj zmniejsz mi rozgłos. Bardzo miło z twojej strony. Tylko mógłbyś kasy za to nie brać. Byłoby jeszcze milej. Ale stówka to nie jest aż tak dużo. Kto bok temu zabroni? Okej, okay, tutaj mamy to. Wykupmy. Przychód się zwiększy. Co mnie będzie cieszyć. No już prawie 4000. I okej. Okay. I tutaj mamy jeszcze bank do wykupienia. Przebiegnijmy się tam w takim razie. Czemu w ogóle mi tutaj się zwiększa? Co jest, kurde? Przecież nikogo nie zabiłem, z nikim nie walczyłem, a mi teraz wzrosło właśnie ten rozgłos. No teraz to. Teraz no to wiadomo, że mi się zwiększył rozgłos, no ale. Muszę znowu stówkę wydać, no. Nie wiem, wykupiłem tylko. Wykupiłem tylko właśnie tamten budynek i mi rozgłos wzrósł. Nie wiem czemu. Co, że tu jakieś nielegalne czy coś? Strażniki się czepiają, że ja mam przychody.
Mniejsza z tym. Będę najwyżej musiał co trochę tutaj właśnie rozgłos sobie niwelować i przekupywać tych krzykaczy całych. Dobra, chodźmy do tego banku jeszcze tylko go wykupić. W ogóle po leki muszę chyba, jeszcze też się by przydało. Dobra, medyku. Najpierw mnie ulecz. Okej. Okay. Lekarstwa kupmy. Akceptuj. Trucizna też się przyda. Okej. Okay. No właśnie, co tutaj było? Ulepszona torba? Wróć, kurde. No, odpalaj się. Ulepszenie. A, dobra. Myślałem, że to większa torba czy coś będzie na leki, ale to chyba u krawców, tak? Czy jakoś tak się to kupywało, te ulepszenia. Większe sakiewki i TP i TD. Dobra, tutaj mamy banko. Jak to było w Brotherhoodzie. No i 4300 prawie, ładny już przychód w miarę. I okej. Okay. Raczej kasy nie mam nic do odebrania, tak? Przed chwilą odbierałem, to wiadomo. Dobra, i zobaczmy na mapę, czy coś w okolicy mamy tutaj do zrobienia, czy już zakończymy wcześniej troszeczkę odcinek. Krawiec. Możemy się przejść do krawca i zobaczyć, czy możemy sobie jakieś te sakiewki rzeczywiście tam... No... Nie chciałem, kurde... Chciałem shift kliknąć, żeby się rozpychać. O, jeszcze mi zaliczyło do kupca, żeby z nim pogadać. Tutaj w ogóle jest jakaś misja? Ta księga cała. Dobra, kolego. Sakiewki. Za mało pieniędzy. A, tylko 400? Kurde, wydałem wszystko. No ale rzeczywiście tutaj można to wszystko sobie ulepszyć, więc później sobie pas na nożenie, średnia. Z większą otrzymaną liczbę spadochronów to nie, ale apteczkę sobie z chęcią wykupił. 2400. Więc jak zbiorę takie hajsy i nie zapomnę, no to sobie tutaj wykupię. No cóż, tymczasem tutaj zakończymy odcinek. W następnym odcinku ruszymy dalej tam z tą misją u Sofii, czyli pewnie do katakumb i znalezienie kolejnego, już drugiego klucza. A tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.